materiale chciałbym Wam przedstawić podstawy pływania stylem klasycznym, czyli tak zwaną żabą. Zapraszam. Zacznijmy najpierw od pracy rąk i nóg na sucho. Pomógł mi w tym Marek, który jest trenerem i instruktorem z wieloletnim doświadczeniem. Od przodu, no od przodu. Popnięcie do żaby możemy podzielić na trzy etapy. Powrót, czyli podciągnięcie kolan, chwyt, czyli skierowanie stóp na zewnątrz i odwodzenie nóg na boki, a także trzeci etap, czyli napędowy, eliptyczny ruch nogami, aby odepchnąć się od wody wewnętrzną częścią stopy, łydki i ud. Ćwiczeniem na lądzie, które możemy wykonać w celu poprawienia naszej mobilności, będzie tak zwany siad żabkarski. Kolana powinny być równolegle, stopy na zewnątrz i w tej pozycji próbujemy usiąść pomiędzy naszymi nogami. Osoby bardziej zaawansowane mogą próbować się położyć na plecach. Ćwiczenie to z pewnością nie będzie dla Ciebie, jeżeli jesteś po kontuzji kolana czy też biodra. Jeżeli chodzi o ręce, także podzieliłbym je na trzy etapy. Chwyt wody, czyli pierwszym ruchem będzie rozłączenie rąk poza linię naszych barków i powolna rotacja dłońmi, aby kciuk znajdował się na dole i z tej pozycji V przechodzimy do drugiej fazy, czyli zagarnięcia. Jest to faza napędowa, więc nasze ręce powinny wykonać dynamiczny ruch w celu podniesienia naszego ciała i popchnięcia go do przodu. Ważne, aby w tej pozycji złożyć ręce, tak jak przedstawiłem to tutaj, blisko klatki piersiowej, a nie ciągnąć ich do linii bioder, bądź też ud. Trzecia faza to przeniesienie rąk. Więc znów rotujemy nasze dłonie, dynamicznie wyrzucając nasze ręce do przodu. Ważne jest to, aby wyprostować całkowicie ręce na końcu i wyciągnąć jak najbardziej naszą sylwetkę w celu bycia opływowym. Wracamy z powrotem do nóg, które możemy ćwiczyć z pullboyem, czyli małą deską, w celu poprawienia zakresu ruchu i ćwiczenia efektywnego kopnięcia. Błędem w tym ćwiczeniu będą wychodzące kolana poza taflę wody. Możemy to samo ćwiczenie wykonać także na brzuchu. Tutaj błędem będzie natomiast wyciąganie pięt poza taflę wody. Po każdym kopnięciu warto wyleżeć nasz ruch, aby przygotować się do następnego i sprawdzać, czy polepszymy nasze kopnięcie. Następnie możemy przejść do pełnego kopnięcia żabkarskiego, wykorzystując do tego deskę, którą trzymamy z przodu. To samo ćwiczenie możecie robić także przy ścianie. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli zaczynacie się dopiero uczyć, a chcecie czuć się troszeczkę pewniej. W części pierwszej to by było na tyle. W następnej postaram się omówić synchronizację rąk i nóg, pokazać parę nowych ciekawych ćwiczeń i porównać światowej klasy pływaków w stylu klasycznym. Dziękuję za oglądanie, cześć!